Cześć, witajcie. Dzisiaj taka mała niespodzianka. Trzy ładne części z firmy Telpot. Krakowskie Zakłady Elektroniczne, Kraków, ulica Lipowa 4. Są to potencjometry warstwowe stosowane w radioodbiornikach Eltra, Koliber, Minor, Sylwia, więc w dzisiejszych czasach trudno ją spotykane. Udało mi się zdobyć akurat trzy nowe sztuki. Są w mojej tutaj, nazwijmy to, kolekcji przygotowane do wymiany, naprawy kolibrów. Tak więc spróbujmy otworzyć nowy egzemplarz. Może się uda. Pudełeczko w środku puste. I tak oto prezentuje się nowy, nielutowany potencjometr z wyłącznikiem. Styki troszkę zaszły już patyną. Spróbujemy je później przed montażem wyczyścić i będą jak nowe. Tak się prezentuje mechanizm włącznika. Czyli środkowa dźwigienka z tyłu na środku, które tutaj widzimy, popycha blaszkę u góry, która się zwiera ze stykami z tej strony i z tej strony. I dzięki temu włącza nam odbiornik. No a trzy piny na dole to już klasyczny potencjometr. Tak więc idealny, jak to się mówi, do naprawy kolibra, sylwii w kolorze bialutkim, śnieżno-białym można to powiedzieć. Nie nosi żadnych oznak zżółczenia tego koloru. Nigdy nie lutowana. Posiadam trzy sztuki akurat, więc idealna eksponat, który można, oryginalny eksponat, który można zastosować do właśnie naprawy odbiornika kolibr. Cena proponowana 22 zł. Niestety typ już wyblakł. No, chociaż z tej strony coś widać, ale to jest bardzo już wytarta pieczątka. O, tutaj możemy zaobserwować typ potencjometru. PKD 111M. Tak to się prezentuje zestaw zabytkowych już potencjometrów, bardzo trudno dostępnych. Chyba że ktoś gdzieś posiada w swoich czeluściach takie oto cuda. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Hej.